Nica obronił ten strzał, także to jest piłkarz, który naprawdę w wieku 35 lat jest bardzo potrzebny. Everton teraz się ładnie, jeden dribbling, drugi dribbling, trzeci dribbling, w końcu faulowany przez 50 minut. No to nie chodzi o to, żeby się raz popisać, to chodzi o to, żeby takie efektowne rzeczy robić regularnie i stale. Ależ to był balet. I tutaj jeszcze popatrzcie, no mógł minąć i Karabsa, gdyby nie ten faul, minąłby i Karabsa. Oczekiwań jest nieporównywalnie większe, jest zawsze wielką niewiadomą. Zwłaszcza wsparcie to było zawsze niewiadomo. Everton, jakaż bomba w poprzeczkę! Rany boskie, co on zrobił? Aż tam się zatrzęsło wszystko. Tak, Everton przed chwilką sknocił sytuację, gdzie wychodzili z przewagą 3-2, a teraz no, chciał się zrehabilitować. Piękne uderzenie, naprawdę. Ach, nie wiem, czy dałby radę. No, ze dvou šancí v první půli padly dvě branky. Kdyby to takhle bylo po každé, Plzni by se určitě nezlobili. Everton. Vrátil se Káčer, ale Everton pokračuje ve své krasojízdě a dotáhne ji až do pokutového území. Gól! Kontaktní branka! Everton ustál Končení, jako horký brambor, si tam s tím pohrával Jan Šeda. A zase na druhou stranu zápas začíná mít velmi slušné tempo. Everton pílí dopředu. Autor té nádherné gólové asistence v utkání z Plzní. Teď velmi podobné solo. Dokázal si uvolnit. Velká šance, gól! Daniel Chvilá se dokázal... Výkon, ale při obou těch gólových situacích měli domácí vzadu obrovské mezery. Ale pozor na domácí odpověď, kterou se snaží přinést Everton. Miláčko! Vatra, hezká přihrávka na Škodu. Je z toho šance, která skončí gólem. Everton dává na 1-3 na konci. Vatra. Dobrou práci odvedl Mašek, Fila. Jurásek, Everton. Everton si to připravil na střelu. 2-5, 73. minuta. Mocenský se tam... Trochu rozehrál Ladrán, Gujen musel do akce. Everton na další gól! Balón, teď Čapka nepříjemně zaváhal. Everton může skorovat ještě vešperkovou akci nahrávkou a nakonec to přece jen je... Škoda na nabíhajícího Michala Hlavatého, Douděra. Douděrová přihrávka, která našla Evertona, ten nachází síť, 1-1. Tak do końca nie była przy ciele, ale była wzdłuż ciała ułożona i tutaj nie było mowy o powiększeniu obrysu ciała. Strzał zresztą z bliskiej odległości, więc absolutnie ta ręka nie wpłynęła na nic w tej sytuacji. Na koniec ten původní verdikt był sprawny, czysty zákrok, ale pozor. Evertonová aktivita, tyč, ještě se tam natahoval Skalák po dorážce. Mladá. Ještě na tu předchozí akci. Znovu skvělý Everton, navedl si balon do dobrého prostoru, do dobré pozice. Vlastně ji skvěle vypálil. Úspěšnou domácí bilanci prodloužit samozřejmě i dnes proti Mladé Boleslavi, ale zatím Baníkovci neměli žádnou výraznější šanci, ve které by mohli skórovat. Ale to samé platí i o Mladé Boleslavi. Vidíme, zda se to změní teď. Může Everton. Hledal Skaláka, ten mu narazil zpátky. Everton se dostal do palebné pozice. Tečovaný míč. Nakonec Laštůvka do práce. Ale nic konstruktivního z toho nevzniklo pro Slovácko, takže znovu modří a Everton. Jurásek zatím výraz.